Ha, ha, ha! Dzień dobry, babry! Witajcie, kochani, w nowym filmiku. Mam dzisiaj bardzo dobre samopoczucie. Przyświeca piękne słoneczko. Zresztą już od weekendu jest tak cudowna pogoda, że żyć nie umierać. A ja, słuchajcie, jak widzicie, jestem w samochodzie. Za moment jadę na bardzo ciekawą konferencję. Tym razem nie kosmetyki, a biżuteria. Także za moment dowiecie się, co i jak. Dzisiaj dla Was nagrywam. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. No i oczywiście widzimy się za moment. Kasia Pawłowska-Zuk, dyrektor kreatywny i właścicielka marki Pika, także ja oddaję głos i... Nasza marka, biżuteryjna, jak wiele marek, miała swoją historię. Nasza historia zaczęła się bardzo tradycyjnie od sroczki, która szukała błyskotek specjalnie dla siebie, szukała i nie mogła wybrać tego, co jej najbardziej odpowiada. Za szybko. Po to, żeby stać się prawdziwą księżniczką w swoich oczach. Kiedy znalazła tą prawdziwą błyskotkę, poczuła, że może tak naprawdę obwieścić do światu. Tą sroczką byłam ja i moje wspaniałe dziewczyny z zespołu, czyli tych naszych sroczek było całkiem sporo i postanowiłyśmy zatroszczyć się o nas same i wymyśleć, zaprojektować biżuterię, która spełnia nasze oczekiwania. Idealnego klejnociku dla każdej z nas. Małej, drobnej, subtelnej błyskotki, która podkreśli nasze piękno. I tak właśnie, co jest bardzo ważne, uważamy, że każda z nas kobiet jest wyjątkową księżniczką, każda zasługuje na podkreślenie tego piękna. I tak właśnie na początku, zupełnie do szuflady, ale w 2014 roku nasza agencja kreatywna, Happy & Rich, nadała życie marce Pika, marce biżuteryjnej, którą dzisiaj chciałabym przedstawić bardzo. W naszej pracowni to jest tak, że pomimo tego, że pewnie miałyście panie i panowie okazję obejrzeć nasze wzory, one są bardzo minimalistyczne, czasami wydaje się, że to trwa chwilkę, ale faktycznie prace nad każdym wzorem trwają miesiącami, bo ciągle coś jeszcze chcemy dopracować, tak żeby finalnie wśród producentów, którzy z nami tę biżuterię robią, żeby wraz z nimi stworzyć produkt unikalny, dopracowany i wyjątkowy, i taki, którego nie ma na rynku. Przynajmniej staramy się, żeby faktycznie było coś to wyjątkowego. Całą biżuterię, którą projektujemy i produkujemy w Polsce, całą tę biżuterię robimy ze srebra, najwyższej próby 9×5. Ta biżuteria jest pozłacana złotem żółtym albo różowym, najczęściej złotem 24-karatowym. Panie pytały wcześniej, czy to się ściera. Wszystko ma swój czas. Zapraszamy do zapoznania się z karteczką, z instrukcją użytkowania naszej biżuterii. Faktycznie każda z nas nosi biżuterię delikatną, minimalistyczną i zapomina o tym, że każdą biżuterię powinna jednak zdejmować do mycia, do upiększania się itd. Staramy się pokrywać naszą biżuterię srebrną powłokami tak, żeby jak najdłużej cieszyła Pani oczy, nawet jeżeli łamiecie te zasady, bo wiemy, że łamiecie, my też łamiemy testując. Uważamy, że każda kobieta jest wyjątkowa, jest wyjątkową księżniczką, jesteście wyjątkowymi księżniczkami i witam Was w świecie Pika. Bardzo dziękuję za uwagę.
No słuchajcie, tak to ja mogę wracać do domu. Pranie nastawione. Obiad gotowy. Makaron z kalafiorem. No. Żyć nie umierać. A tymczasem, jak widzicie, zmiana looku. Szybko się przebrałam. Wygodne ciuchy i jadę teraz spotkać się z moimi koleżankami. Wybieramy się do kina na film Joker. Jestem bardzo ciekawa, jak ten film, bo powiem wam, że słyszałam różne opinie, więc zobaczymy, czeka mnie bardzo przyjemne popołudnie. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj od rana nagrywanie filmów. Praca, 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 jak to się mówi. Zresztą ten film, który dzisiaj rano nagrywałam, już mogliście widzieć na moim kanale. Ale dzisiaj jest też taki, troszkę mogłabym powiedzieć, dla mnie szczególny dzień. Ponieważ już za moment wychodzę z domu i idę do fryzjera. I pewnie sobie teraz myślicie, a tam fryzjer, co to w ogóle, co ty gadasz? Ale wiecie co? To nie taki normalny fryzjer i to nie takie normalne wyjście do fryzjera, gdzie podcina się końcówki albo farbuje włosy. Otóż podjęłam decyzję, z którą powiem wam, nosiłam się już od jakiegoś czasu i już w sumie w zeszłym roku chciałam to zrobić, ale nie byłam do końca przekonana, zresztą wszyscy namawiali mnie nie, nie, nie. Tym razem jest już inaczej i w związku z tym, że mamy październik, a zresztą w ostatnim vlogu opowiadałam wam o tym, jak ważne są badania i że październik jest przecież miesiącem dbania o nasze kobiece sprawy, walki z rakiem piersi, to stwierdziłam, że zrobię coś, no można by powiedzieć, szalonego, a mianowicie oddam moje włosy na perukę Fundacji Rock and Roll i dzisiaj ścinam moje długaśne włosy, które słuchajcie, specjalnie zapuszczałam na tę okazję. Muszę ściąć minimum 23 cm, no powiedzmy 25 cm, czyli dosyć sporo. A jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegało i jak krótkie będę miała włosy? Dowiecie się za chwilę, zabieram was ze sobą do fryzjera. Będziecie ze mną w tym momencie, tym szczególnym dla mnie momencie, gdzie będę pozbywała się włosów i zrobię dobry uczynek. Być może ktoś z tych moich włosów właśnie skorzysta. Słuchajcie, tniemy, poszło, jeden, zobaczcie, mamy tyle włosów. Teraz zostaje je oznaczyć, zapakować i wysłać. No i co myślicie? Na moje nowe włosy? Moje nowe oblicze? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podoba wam się taka fryzurka. Wiem, że wiele z was już dawno pisało mi, że powinnam sobie zrobić takiego long boba i obciąć włosy, że byłoby mi w nich dobrze. No i słuchajcie, zrobiłam to, odważyłam się, obcięłam włosy, tak się prezentują. Teraz mam motywację do tego, żeby nosić je cały czas rozpuszczone, troszkę je wzmocnić. No, zobaczymy. Wiecie, od fryzjera zawsze jak się wchodzi,
to włosy wyglądają idealnie, gorzej jest później. Mam nadzieję, że dam radę, ale wiecie, włosy odrosną, a ja czuję się tak, jakby zniknęło mi kilogram włosów z głowy. No, to teraz muszę zadbać o ich odpowiednią pielęgnację, zatroszczyć się najlepiej jak się da i cieszyć się z takiego nowego looku. Dzień dobry kochani, już w ostatniej części tego vloga. Jest wczesna godzina rano, a ja i Max jedziemy właśnie na targi fryzjerskie. Buongiorno, buongiorno, witam. Jakoś tak się złożyło, że w nawiązaniu do mojej nowej fryzury czas dokupić kilka produktów pielęgnujących i zadbać bardziej intensywnie o włosy. Także jedziemy, zobaczymy zaraz, co się będzie działo. No i jak zawsze, zabieram Was ze sobą. Rzeczy. Po pierwsze, musimy się dowiedzieć, czy dzisiaj jest odpowiedni dzień dla Karoliny do przedłużania włosów. Czy możemy zabieg wykonać? So we need to make sure that Carolina hasn't had a color within the last 72 hours. Czyli po pierwsze, musimy się upewnić, zaznaczyć w formularzu, że Karolina nie miała wykonywanej koloryzacji w ciągu ostatnich 72 godzin. We also want to make sure that within this last 72 hours she hasn't used an oil in her hair, like an argan oil. Musimy też się upewnić, że w ciągu 72 godzin nie miała wykonywanej pielęgnacji olejami, na przykład olejem arganowym. And that she hasn't applied a Plex or a Bond Rebuilder to her hair. I że nie miała wykonywanej kuracji typu Plex albo kuracji odbudowującej wiązania chemiczne we włosach. This is to guarantee your work so that you can apply the extensions and feel safe that the client can go home and there won't be any slippage. Dzięki temu mamy gwarancję, że doczepione pasma nie zsuną się i że naturalne włosy nie zostaną uszkodzone i klientka spokojnie będzie mogła pójść do domu i te przedłużone pasma przez maksymalnie długi czas nosić. Po targach, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę zawiedziona. Max też stwierdził, że strasznie mało. Szok. Że jakoś tak, że jakoś bardzo w ogóle jak przyjechaliśmy na miejsce, to nie było żadnych kolejek jak zazwyczaj, bardzo dużo miejsc wolnych do zaparkowania. I ja mówię do Massimo, ty na pewno dzisiaj są te targi, bo już tak zaczęłam w to wątpić. A jak weszliśmy na same targi, to się okazało, że no bardzo małe. No nie? Bardzo mało tego wszystkiego. Mało. Więc przeszliśmy się kawałeczek. No i co? Pojechaliśmy od razu z targów zobaczyć, na jakim etapie jest nasze mieszkanko. Już praktycznie końcóweczka i zaraz zaczniemy działać. Już powiem Wam, nie mogę się doczekać. A teraz jedziemy coś zjeść i jedziemy na obiadek do... Pizza. Mąka i woda. Kochanie, jaką masz pizzę? Proszę, te fungi. A ja mam fungi sezonową. Zapewne zapytacie mnie, co kupiłam na targach fryzjerskich
I przyznaję się, pierwszy raz wyszłam tylko i wyłącznie z jedną torbą, którą tutaj widzicie. Nawet Max się ze mnie polewał, że nie może w to uwierzyć, że tylko jedna torba. No ale już Wam wspominałam dlaczego. I jak zawsze zdecydowałam się na markę Moroccan Oil, którą po prostu uwielbiam w pielęgnacji moich włosów. Ona sprawdza się u mnie idealnie i zawsze jestem zadowolona z tych produktów. Chociaż powiem Wam, że byłam zaskoczona ilością nowych preparatów, które pojawiły się w ofercie marki. No ale dobra, tak szybko pokażę Wam, co sobie kupiłam. Jest to zestaw, poczekajcie, tylko go wyciągnę. W tej oto pięknej metalowej puszce znajdują się trzy produkty i wybrałam sobie taki zestaw, który składa się z szamponu i odżywki do włosów farbowanych i do tego taki ochronny spray, którego jeszcze nie znam, nigdy nie miałam okazji go przetestować, więc teraz będę mieć taką małą wersję. Ten spray jest w pojemności 50 ml i za cały ten zestaw zapłaciłam, poczekajcie, gdzieś tu jest rachunek, 155 zł w promocji, więc tak naprawdę cena jednego produktu, a mam trzy. Opłacało się, naprawdę. Czasem pytacie mnie też, od czego zacząć, jeśli chodzi o pielęgnację z Moroccan Oil i jaki powinien być ten pierwszy kosmetyk do przetestowania. I to zdecydowanie jest to, czyli właśnie ta oto kuracja. Tutaj mamy w wersji tradycyjnej i wersji light i do moich włosów najlepiej sprawdza się ta tradycyjna. Ta jest zdecydowanie lepsza, jeśli chodzi o formułę, konsystencję. To jest taki olejek, wspaniale pięknie pachnie i naprawdę wygładza włosy, odżywia, dba o nie, więc to jest coś, co ja zawsze mam, zresztą teraz w łazience też mam taką dużą pojemność tego olejku. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę z nowości, to zobaczcie, takie fajne maski koloryzujące. Podobno w ogóle są hitem w salonach fryzjerskich i to są takie maski, które wystarczają na 8 tygodni i mają przedłużać kolor naszych włosów farbowanych. O, pewnie tutaj będziecie widzieć. Kuracja, natychmiastowa miękkość, przywrócona dobra kondycja włosów, połysk, kolor, podkreślony ton włosów. W kilku naprawdę fajnych wersjach. Sama się zastanawiałam, czy sobie takie maski nie kupić, ale powiem Wam, że muszę jeszcze o niej trochę więcej poczytać, co ma w składzie i wtedy może się zdecyduję. Także tak prezentują się moje zakupy z targów. Jak widzicie, nic szczególnego, ale bardzo cieszę się na nowe produkty. W końcu nowa fryzura zobowiązuje. A w drugiej części dnia pojechaliśmy na zakupy do lodówki, na mały shopping i spotkaliśmy się też ze znajomymi na kawie. Nie zabierałam już ze sobą kamery, bo stwierdziłam, że nic ciekawego i może Was to nie ciekawić. O! Ale musieliśmy na szybko wracać do domu, bo za chwilę zaczyna się mecz. Kto gra? Napoli, Napoli, Verona! Quando vince? Chi vince? Napoli ci jeden będzie. No, słyszeliście? Także rozumiecie, trzeba było wracać do domu, bo ważny mecz. Ja wskakuję do Wandy, będę się teraz relaksować, a Wam, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog, taki luźny, luźny vlog. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa! Buziaki, pa!